Witajcie, myszki z tej strony Trago. Razem ze mną jest Wrocz, Repus i Kajzerka i dalej ciągniemy naszą piękną wojnę w Ameryce. No ciężko bym powiedział, ciągnie. Ciężko bym powiedział, że Kajzerka jest z nami, on jest tak za nami bardziej, 80. Ale powiedzcie coś, że dobrze zrobi piątkę, jak... Ej, dobra. Jak nie nagrywaliście. Przestańcie nagrywać na chwilę. Zapauzujmy na chwilę, żeby serio ja nas gonił. Niech tak... Dobra, już gruncie. Można. On tam stra do rzeki w tych Indiach, zostaw go. Tak, rozdzieliłem pieniądze. Ale dawajcie więcej, to wtedy będę mógł więcej rozdzielić pieniędzy. No ja maksa dałem, 50. Ja też daję max. 50, 100 jest max. Nie, 50 jest max. Nie, jeżeli nie macie setki, to wtedy po prostu wam się nie pojawia. Biedaki. No nie mamy. No nie mamy. Po co ja pan sobie... was dodawałem do frakcji, żeby teraz pieniędzy nie dawałem? W głowie sobie event rozplanowuje i później o, pieniędzy nam nie dajecie zgodnie z planem. Jakim planem? Dokładnie. W tym moim głowie, aha. Okay. Nowa Anglia, upadaj, nie chcemy ciebie, nie lubimy ciebie. Tam... Trachy robić? Nie, tam pierdolę. Mam do wyboru stocznie albo cywilniaczki. Oczywiście, że cywilniaczki. Oczywiście, że cywilniaczki. Cywilniaczki bierze. Jo. W ogóle tak naprawdę jak to się skończy... Nadal nie latają te samoloty. Latają, po prostu k***a. A, co mam? Nie, bo zapomniałem, żeby cię dodać do wojny. No to masz odpowiedź dlaczego. Jakby co, po tym mogłem wszystkie swoje wojskowe dać na budowę samolotów, żeby no trochę... ja już buduję trochę samolotów, tak? No, tylko... rozbudować. Wiesz, ja mam problem, ona jest sabotaż, zaraz mi wojna domowa. No. Ach ci komuniści, to zapewne wina komunistów. Ach ci przeklęci Francuzi i Włosi się nienawidzą. Tak samo jak Francuzi, k***a i Afrykańczycy, jak Francuzi i Niemcy, jak Francuzi i Francuzi. Pieprzeni Francuzi niż jak Francuzi. Hiszpanie w trzech różnych stronach wojny domowej. O, zobaczcie na Osmanów, co się stało. Jak te Spidermany. O, z Iranem, ładnie. Dobra. Zobaczmy, jak się sprawuje Repus. Nie sprawuje. Nie sprawuje tylko Kajzerka, bo puściłem go w grę już. Stoi. O, atakuje. No oczywiście puściłem na piątkę. Kiedy? Pół godziny temu. Jak ty masz lagi, gościu? No, już dawno to puścił. Dobra, i Citroena inwestujemy. Jej. Czas na kolejne badanie wojskowe. Na szczęście mam już dwa sloty na badania morskie. Powiem tak, trochę słabo poszło, bo mam 13 stoczni, więc tak trochę nie wyszło, że jestem tym odbudowany. Zapomniałem dorzucić do linii produkcyjnych tych marek różnych. Idziesz, Locz, idziesz. Idę, no. Jak więcej masz, samolotów nie masz, człowieku? Jak ty nie masz marek, tylko Franki, badums. Nie, on ma kokosy. Nie mam na razie, k***a, klepię je dopiero. Możesz tutaj przejść. I możesz przejść na kolejną prowincję, możesz przejść na kolejną. Tam już wchodzę. Na tą lewą prowincję możesz. Co nie, zawracę to wszystko i idę na prawo. Idę na wschodnie wybrzeże. O, dobra, nie, bo to wyglądało inaczej. Dobra. Teraz się zmieniły te dywizje. O, nawet moja dywizja tutaj weszła. No nie powiem, dosłownie ledwo co się na północy dzieje. A my już tak popchnęliśmy. Zawsze wchodzi się przy granicy z Meksykiem, bo to jest tak teren do ataku i obrony, który się musi udać. Mhm. Dziękuję moi sojusznicy, że wysyłacie mi sprzęt. Oczywiście ci fajni sojusznicy. Coś. Trzeba ten korytarz poszerzyć. No,
przydało mi się. Dawaj, Finusie, wierzę w was! Ej, odcięli nas. No. Chyba ciebie. Co nie prawda, ciebie tylko odcięli. Nie martw się, moje dywizje dojdą tam za... Nigdy. Nie, za chwilę. No dobrze, dobrze, bo ja właśnie z Los Angeles prawie zdobyłem. No, Elo, kiedy jesteś w Krążeniu, ale jednak idziesz Los Angeles zdobyć. Teraz czas na francuskie komedie, te emocjonalne. Emocjonalne. Jak się nazywają te smutne filmy? Filmy Noire? Noire? Jak to się było? Jak to się wymagało? Noir? Noir, o dziękuję. Kajzerka, twoi wrogowie dali mi sprzęt. Dobrze, wrogowie. Muszę najpierw odezwać się do armii, żeby mi dali najlepszego gościa. Armia, halo, potrzebne wsparcie. O, może uda mi się Islandię dodać do frakcji? Ej, Islandia byłaby spoko. To byłoby naprawdę bardzo spoko. 200 byłoby fajniejsze. O Jezu, co to za sznurek? Dawaj, dawaj, dawaj! Na tretetkę! A, tam, tak, rozpędziłem się troszkę. Jest! I odcinałem. Słuchajcie, muszę zmienić trochę front. Tak poszedł w dziwnym kierunku. Okay. 50 dni i naprawię w końcu ekonomię po wojnie. Jej! Mamy cieszymy kosią, się z tobą. A później muszę ogarnąć rząd jeszcze. Rząd, a na co to komu? Dobra, to zdobyte. Jej. Tylko znowu jestem w kotle. Oni nawet połowy nie mają. Wiem, bo trzeba na północ po Porto Salem. A zobaczcie, co z Nową Anglią się dzieje. Oni w ogóle nie mogą przebić się. Spoko, zamkniemy im ten front, to zaraz będzie dobrze. Dla Amerykanów. No. I. Wszyscy chcą teraz ze mną handlować. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, może wreszcie nie jestem w depresji. No nie no, chyba cię powaliło. O, porynny reset slot. Nie no, tyle to nie. Dobra, prawie nam się już udaje odbić prowincję do ciebie, tylko że zostałeś wypchnięty z jednej. Co? Dobra, sznurek ciągnie się dalej. Miluj. No. Nie przewidzieli trzeba Francuzów. Trzeba to miasto, trzeba ten punkcik zająć tam, co jest. Tak naprawdę mój plan bitewny to wszystko robi, więc w sumie... Kiedyś się to stanie, super. Na pewno. Nie, ja już jestem bliżej niż dalej Seattle. Tak, okaże się, że w Seattle jeszcze będziesz. Taki jest plan. No ja trzymam ich, a oni... się trzymają. Wiesz, co jest najlepsze, że Amerykańcy w większości wysłali na moją granicę. Tutaj wszystko. Standardowa Ameryka. No. Nie chce mi się, albo po prostu zostawimy to, żeby się dobili do końca, albo tyle. Ponieważ nie chce mi się walczyć z Ameryką. Ameryką? Tak. O nie, powstrzymali. Dobra, mega agresywny. Może to coś pomoże. Marinesi jakoś dzidę wywalili, żeby powstrzymać się przed tym wejściem do Portland. Gdzie jest Portland? A tam! A nie, to już ich pokonałem. Dobra, powoli tutaj przejmujemy. O, chciał mnie odciąć. 15 dywizji. O, no, jeden punkt zwycięstwa i po nich. No, a oni chcą mieć kolejny punkt zwycięstwa. Patrzę, czy przy froncie moim nie ma... niczego. Nie co? Widzę. Wszystkie punkty są w sumie zajęte. Seattle został. A, odbili. No nie zdążyłem do ciebie pójść. Dobra, i wysłali spokojnie. Prawie całą armię do ciebie. No widzę. Jak to moje specjalne dywizje? Nikt nie kurde, wili nam tu tory kolejowe. Już 61 to przy Fresno. Nazywałem tak swojego znajomego Fresno. Fresno? No, ponieważ miał podobne nazwisko. Trebnio. Znowu laguje ktoś, zgaduje? Nie widzę, po prostu nie ma... Zgadnij kto! Ja nic nie wiem.
O, moje jakieś ciężarówki to są. Moje elitarne ciężarówki jadą na pomoc. No właśnie, zapomniałem, że zostawiłem ciężarówki tam gdzieś na południe. Nic nie robią, realnie. No właśnie mówię, gdzie zostawiłem, muszę znaleźć. Dobra, to przez rzekę było. A teraz, bez rzeki. Bo tak ci słabo tam idzie. I co? Sobie poszli. No wiem. Dobra, przejmuję tutaj tobie. Uratuję ciebie, przyjacielu. Gratuluję. Udało ci się przeżyć. Dobra, jest jakieś miasto w pobliżu? Nie. Nie ma żadnego punktu zwycięstwa, realnie. Idę na Seattle. No, Olimpia. Może ci się uda teraz, ale wystarczy jeden punkt zwycięstwa. Finlandia padła. Nie, kajzerka nie jest. Pół litra. Teraz jest to rosyjska kajzerka. Nie wiem nawet o czym mówiliście. No, Finlandia padła. A, Finlandia. Ja słyszałem Irlandia i takie, o co chodzi? Okej. Okay. Buduję mega dużo kopalni teraz. O Jezu, się tak spojrzałem na te Stany i takie, kurde, ale one już są małe. Pacyficzne w sensie? No. Mamy jakiś blisko punkt zwycięstwa, dosłownie wystarczy jeden. O, powstanie na Saharze, co? Halo. Masz naprawdę? A właśnie, jakbyśmy walczyli przeciwko Niemcom, to oni zrobili najlepszą dla nas rzecz. Nigeria i te inne kraje, one mają 90% że się zbuntują przeciwko Niemcom, jak będzie wojna z Ententą. Między Reichspackiem a Ententą. Nice. Okej. Okay. I kończę już drzewko gospodarcze. No ja zaczynam. Ja najpierw robiłem wojskowe, żeby... Nie, twoje kończyć. Gospodarcze jest słabe, realnie. Tak, bo tam to dość leży. Yo! I co, i znowu nie mogę nic wziąć, prawda? Możesz wziąć Hawaje. No, możesz wziąć Hawaje, które są u nas w sojuszu. Nie, dobra, wolę się tu upewnić. Okej, okay, mogę coś z Ameryką zrobić? Na przykład coś oddać? Sojusz? Nie, musi być koniec wojny, muszą się pozbyć w Nowej Anglii. Weź się zabierz Nowej Anglii dywizję. Indie, płynę do was. Nie, bo są wolne. Ej, to weź mi do jakiejś innej wojny. Akurat 80 dni dookoła świata. Ja nie jestem w innej wojnie. Płyniemy do Indii. Popłynąć do Indii? No właśnie, ja się zbieram, żeby popłynąć do Indii. Ty nie, ty zostań, bo jak Deka coś odwali, to cię zaatakują. Mhm. O nie, Ameryka anulowała pakt na nieagresję. No. Spieprzaj Nowa Anglia. Jezu, Nowa Anglia robi jakiś sikomot. Ej, Nowa Anglia to w ogóle leje się z powołem... Ameryka, mam nadzieję, myśli. Z Hawajami się leją, nie odpuszczą najpewniej. Ale może się mylę, zobaczymy. Dałem jakiegoś gościa, którego ci komuniści nie lubią. Czuję się dobrze z tym. Bo dostałem 10 war supporta. Jej, Edward powiedział coś fajnego i dostałem 3. Ej, do kogo pojechać? Do mnie. Okej. Okay. Serio, bo mam 69 war supporta, przyda się mieć więcej niż 70, autentycznie mówię teraz. Hehe, powiedział 69. Śmieszna liczba, ha ha ha. Boki zrywać. Ej, bo się jeszcze okaże, że Nowa Anglia to pokona. Ej, w sumie, bo oni mają Alaskę. No tak, ale co to zmienia? Co się stało z tą Irlandią? Czemu jest strefa zdemilitaryzowana? Co się bo stało mogę z... tam im zrobić ten powstanie. I wtedy będzie fajnie. Wciąż czekam, żeby Islandia dołączyła do nas. Jak dołączy do czerwonych, będę zły. Ona nie jest w czerwonych, więc musimy... Nie patrzy się, co się dzieje w Indiach. Spojrzałem się. Islandia powiedziałem teraz chyba. Ja mówię o Indiach. Tak, tak, ale mówię do... Dobra, ja już tam płynę do ciebie. Widzę, że brałeś nauki od pewnego pana Wlocza. Rashbi. Ktoś z was ma k***a stal, żebym od niego ściągał? Możesz ode mnie? Nie, albo tak. Czekajcie, od Amerykanów będę ściągać. K***a, jak ruscy syf sprzedają, jaki wielki. Aha, kociołek! Himalajskie kotły! A, wiem czemu ja mam problemy takie, dobra. Co ty zrobiłeś?
Od Francji jedną fabrykę na stal wezmę. Mhm. Bo niestety Kanada ma już wszystko wykorzystane i Dominion of Indian, co ty tutaj masz. Czemu nie mogę... A, może nawet stali nie ma te Indie. No może być. Mhm. Biedo Indie. Okej. Okay. I naprawdę ta nowa Anglia, jak teraz poszła do przodu, to... Człowiek się zastanawia, co jest z nim nie tak. Nie no, wierzę, że Ameryka zaraz się ogarnie. Też wiesz, problem jest taki, że Entenda się zaczęła tam wywalać coraz bardziej, a nie z nami, wiesz, reszty boty. Mhm. Send volunteers, jeden mogę. Gdzie są moje super ciężarówki? A, tutaj. Okej. Okay. Teraz czas dostać cywilniaczków. I wysłałem do dwóch Sycylii dywizję. A ja do Indii lecę. No. Ja jestem przy Japonii. Ale fajne miasta, mam nadzieję, że nic się z nimi nie stanie. Nie widzę. Ta Hiszpania to po prostu po świecie lata nie z własnej woli i się zaczynam zastanawiać, po co jest w naszej frakcji Remus. Japonia patrzy, co tych te 100 tysięcy Hiszpanów tu płynie? Na Filipiny. Panie, kiedyś swobodnie pływaliśmy. Podoba mi się, że Indie są już taką gospodarką, że mogą przejąć władzę nad frakcją. Co? Serio? No. I to, że we are tech support. On zna wszystkie nasze technologie. Ukradł wszystko. Chińczycy. Dobra, Amerykanie, zróbcie coś z tymi drugimi fałszywymi. Ja mam 40 cywilek i 30 militarów. Wysłałem agentów do Francji, wszyscy umarli. Dziwne, ja mam więcej niż Indie, przecież fabryk nawet. Co? Niemożliwe. O, usunąłem republikanów. Miło. Słyszałem, jak Jachol powiedział, że my są agenty i nic mi znakowało. Z agentem jego. A w los ten na pustyni, 20 cywilek nie ma. No. Najgorsze, że nic nie mogę robić. Powiedz wam coś śmiesznego? Nie mam manpowera na pomoże. A ja może ci pożyczyć. A do realizowania sobie weź od Afganistanu. Możesz mnie zawsze poprosić o to, żeby dać ci. Tak, ulubiony manpower. Kurwa. Bo tak naprawdę to już niedługo będzie wojna. O. Dobra, control trade, Kanada, control... O Jezus Maria. 15 dywizji i jeden rower. Co? Niemożliwe. Dosłownie, we Włoszech tak jest. To ilu na kierownicy siedzi? 3. 15. Dobra, muszę wysłać kolejną armię. Dobra, gdzie są moje drugie ciężarówki? Kto mi nie... O, już ostatnia maszyna badawcza. Znaczy się przedostania w sumie. Jest. Kurde, nawet nie wiem, co są tutaj. Zobacz, jest to twoje samoloty nad Bengalem. No, latają. Nie latają nad Bengalem. Latają, tylko lotniska, które by miało zasięg nad Bengalem. Po prostu są tak wysoko na niebie, to że nie widzisz. To jest zajęte lotnisko. Amerykanie udało im się na północy przebić. Amerykańcom? Jo. Jestem w Indiach!
Dopłynął. Nice. Magellan dosłownie. No w sumie tak, oni już mają dosyć tego pływania po świecie. Jeżeli dalej tak robią. Się utrzymają Amerykańcy, to po prostu przez to, że Nowa Anglia nie ma aż tak dużo dywizji, to pomiędzy nimi przejdą. Dobrze. Gdzie minusy? No w sumie nie wiedzą, więc. Dobra, skończyłem całe gospodarcze. Jeszcze zrobię jeden fokus do armii, bo potrzebuję gościa. Po czym wszystko pójdę w samoloty. Tak panie sobie we flotę leś, ja z samoloty idę. Tak sobie myślałem, a może tą Francję dziubnę sobie, a tu patrzę, 36 do 175 dywizji, ja 38. Aha, oni minimum mają więcej to co ja niż praktycznie. Ale 40 ma być wielka wojna, co nie? Tak, no, tak, 40 będzie już miesiąc. Się zaczynało. A my tak naprawdę w każdym momencie możemy dołączyć. My jesteśmy panami sytuacji. 24 dywizje. W głównej mierze tak naprawdę chyba zrobimy coś typu najpierw Francja, a później reszta? Można. Okay. A wy nie możecie przekroczyć rzeki po prawo od Kalkuty? Mogę, ale nie mam tyle dywizji, a Repus chyba nie dołączył. No bo ja się boję czasami kliknąć to dołącz, żeby się nie dołączyć do Nowej Anglii. Bo ty tak, zobacz, co gdzie. Nie musisz weź ich flotę. Wierę w flotę, ale to jest wszystko. Nic nie ma już nic, zabrałeś im flotę. Dobra chłopaki, skończyliśmy robotę, idziemy na Francję. Idziemy jeszcze na południowe. To są drugie Indie. Jeszcze tak. Drugie Indie. Dobra, chłopaki, zawracamy. Nadal bijemy się? A tak, bijemy się. I schodzimy na wasze pięterko. Dobra. Ja przerzucam już samoloty. A to nie ma tych lotnisk. No co ci poradzę, buduję. No buduj szybciej. Masz te swoje małe rączki hinduskie. Tak, powiem szczerze, wojna we Włoszech Hiszpanii to w ogóle nic się nie da zrobić. A. Dobra. Napakowali tyle mam, tego. Że prepare to war, zaraz będzie wojna. Islandia! Tak! Wygraliśmy. Jo. To już wiem, będzie zaraz brytyjska flota stacjonować, w sensie kanadyjska. Tak. Tylko jakby jeszcze ją wybudować. A to szczegół. Niby już zacząłem budować stocznie, bo mam już dobra, mamy 40 pracujących cywilniaczków. Ale jak tam reszta wojen u was? Teraz możecie w sumie Indie, jeżeli chodzi to Imperium. No właśnie to gadaliśmy, że robimy. Znaczy ja to robię. A, bo nie, myślałem, że wy o RPA gadacie i... Myślałem o czymś. To Nową Anglię ogarnij. Nowa Anglia nic się nie da zrobić z nią. Ona żyje własnym życiem. Czemu dawa się jej niepodległość? Serio teraz mówię. Bo to było śmieszne. Myślałem, że jak dam jej niepodległość, to szybciej umrze. Ale tak naprawdę to federalni też są niekompetentni, bo mają tyle dziur w ich froncie, a nic nie robią. Filadelfię odbili. To Filadelfia. Wiesz, że w tej Filadelfii, kurde, Nowa Anglia wszystko trzyma, a na reszcie terenu nic. Okej, co tam jest? Komuna coś tam przeciwko nam. Wiesz co, ja wyślę attaché może. Po tych dwa makarty, albo chłójcy. No tak, komuna zaraz będzie wojnę robiła. To znaczy, że dołączą zapewne do tego, do socjalistów. Ja czekam aż Dania zacznie zmieniać stronę, jak to zwykle ma wyzwyczaj. Jak zwykle ma zwyczaj. The justification of war goes... Komuna francuska przeciwko nam? W sensie Repus, ty musisz wojsko na granicę i tyle. Właśnie w Repus przysłałeś swoje wojsko. Właśnie wracaj całą armię nam serio. Wracamy! Wracamy k***** Hindusów! Kebab zjedzony! Krowy obejrzane! Możemy wracać. Teraz trzeba dobra, wysłać powiedz, swoją flotę na... Gotowy już tam Kaiserka. Jeszcze chwila. Jakby co może robić. Poczekać, wiecie, mogą się najpierw trochę... wiecie, coś tam. Wykrwawić na Niemcach? Tak. Albo na mnie?
Wiecie co, ja nie będę robić samolotów, bo ja mam jeszcze tutaj cele do inwazji na Anglię, więc dopiero później co najwyżej, ale jakieś pół roku muszę wykorzystać do tego. O, mam twoich agentów w Lodz. Co? Zostaw ich w spokoju. Nie, wysłałem ich do Francji. Co? A jak mam to zrobić? Okay. Robię siatkę, jeżeli chodzi wywiadowcą na południu Francji. A bo ja do ciebie wysłałem, wiesz co? Ja wysłałem do ciebie, żeby kontrolować trade'a twojego, żeby mieć więcej tego, jak to się nazywa? O, zaproś mnie, Kajzerka. O, dobra, koniec Nowej Anglii. W końcu. Wysłali wielką armię do Bangoru. Właśnie wbijamy się w Indię. Okej. To nie ci Indianie. Okej, w Bostonie została jedna dywizja. 9 punktów. Nikt nie dołącza do nich. Dawajcie, Amerykanie. No, podaj. Boston upadnie. Do kurde, ten kociołek 15 dywizji widzę. Tak. Trochę słowo im poszło. Jos! Yes. Koniec! W ogóle gra była spauzowana, a Kajzerka był 40 godzin w tylecy. Co tu jest? Sardynia, ale jak zabrozić, jak oni chyba z Ententą jeszcze walczą? Co? Ameryka z Ententą walczy. Jak mamy dołączyć do Ententy? O mój Boże. No, bo zaprosili tamtych. Ale zaraz może będzie odpis, chyba że musimy dołączyć. Chyba, jeżeli ja nie jestem w wojnie, to nie ma problemu. Tak, bo jak oni dołączą, to się z automatu skończy wojna. Bo chodzi o to, że... O, właśnie. I koniec. I teraz możemy tutaj dać... I ten sardyński desant tam, zobacz. Dobra, dajcie tylko dokończyć ten cel narodowy. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? Znaczy, to Włosi we Jej! Uchodźcy mafie, wracają! Jej! Czekaj, to znaczy, że nie będzie już obozów w zagłady? Ja się tu wam wsparcie. Dobra. Uuu, komuna francuska kontra Niemcy! Jo. Gdzie minusy? Chyba będą dymy. Mhm. Japonia zaczęła atakować. Ej, nas zaatakowała! Gdzie, kiedy, jak, co? A nas... nie, dobra, bo insulina się zrobiła, jej! Bo straciliśmy Indie Wschodnie w międzyczasie. A tak, dodałem ich i ten tak narzekałeś strasznie. Ja nie narzekałem, ja właśnie mówiłem, że Ty zawsze narzekasz. Hitler nie wiedział. Nie ma dowodów. Tak samo jak Gomez nie wiedział. Dokładnie. Co tutaj dać? Okej, w takim razie możemy dodawać Stany Zjednoczone. Dajesz. Jak mówi stare powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, chyba że nas zabije. Tak. Ciekawe, co się stanie z tą wojną w takim razie. Skończy się. Oby. Znaczy jest jeszcze szansa, że będzie błąd i wyjdzie z automatu, ale nie powinno tak być. Ou, Niemcy, ou, Osman. Osman bombarduje Iran. Normalnie. To już od dłuższego czasu w sumie, ale okej. Okay. No, budził. Moja ulubiona wojna właśnie wybuchła, Etiopia, Somalia. Biorę popcorn. Niemożliwe, Etiopia ma dostęp do morza. Dawajcie jak najwięcej hajsu. Money. Jak najwięcej hajsu? A, że będziesz teraz prosić znowu, to dobra. Będziesz żebrzeć znowu. O lajki, co nie? Tak, żebrzemy olejki, pamiętajcie. Przebiłem się! Ja, teraz przejdę dalej. Teraz pilnuj tylko, żeby mnie nie odcięli, jak tam będę dalej jechać. Niemcy z Holandią jeszcze walczą. Dobra, jeszcze tylko dwa dni. Odwrócony blisko tutaj leci. Jej, dołączają! Nice! Bo jak Niemcy nie wytrzymają... Dobra, dlaczego nie dołączyliście?
międzynarodówka coś było, że zaatakowała? Niestety nie dorajesz paktu dobra. Ej, Stany Zjednoczone dołączyły. Dołączyły? Nie dołączyły! Ale odmówiły, czy nic nie dostałeś? Nie, zgodziły się! No, nie powiem trochę Niemcy dobra, słabe. Dobra, to rzeczywiście kończmy odcinek może. Okej. Boomer. Dobra, koniec. Hej.